Prehistoryczne budzą mieszane uczucia. Jak dla mnie brzydko, ja lubię zabytki. Ale na tym połączeniu starego z nowym można sporo zaoszczędzić. Takie czasy, że ceny prądu są po prostu takie, jakie są i żeby to utrzymać, to trzeba skądś wziąć. Proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy w przesłanym nam oświadczeniu tłumaczy, że chodzi nie tylko o rachunek ekonomiczny. Są też inne powody, dla których postawił na fotowoltaikę. Kierując się zachętą papieża Franciszka w encyklice Laudato Si do bardziej ekologicznego stylu życia i czerpania z dobrodziejstw natury, m.in. z energii słonecznej, ujmując dodatkowego obciążenia naszej planecie, rezygnując z paliw kopalnych. Problem w tym, że proboszcz o swojej inicjatywie nie powiadomił konserwatora zabytków, na których to listę Kościół Świętej Brygidy jest wpisany. Każda jakaś ingerencja w ten zabytek musi się odbywać za naszą zgodą. Już kilka lat temu na dachu kościoła w położonej niedaleko Gdańska Łubianie też pojawiły się panele fotowoltaiczne w kształcie trzech krzyży. Ale że wpisano je w nowoczesną architekturę, dostrzega się tu raczej ich praktyczny wymiar. Ja myślę, że dobrze, bo mniej kościół płaci za prąd. Aż o połowę dzięki fotowoltaice spadły rachunki za prąd w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w podkaliskim Pleszewie. Panele ułożono tu w taki sposób, by połączyć sakrum z profanum. Możemy podświetlić ten krzyż, gdzie może on być znakiem ewangelizacji. Niedaleko jest też zabytkowy drewniany kościół, który proboszcz też chciałby zasilać energią z paneli, ale to zabytek i trzeba znaleźć miejsce na fotowoltaikę gdzieś obok. Myślę, że znajdziemy jakieś takie salomonowe rozwiązanie. Trzeba też je znaleźć w przypadku Bazyliki Świętej Brygidy. To się bardzo rzuca w oczy. Widać, że to jest element ahistoryczny. I prawdopodobnie panele trzeba będzie zdemontować. Nie ma nawet gdzie ich przenieść, bo cały ten rejon to jeden wielki zabytek. Paweł Gadomski, Wydarzenia. Z opolskiego ogrodu zoologicznego uciekł młody pelikan. Trwają na razie bezskuteczne próby zwabienia go. Pracownicy zoo apelują o niedokarmianie ptaka, bo może, gdy zgłodnieje, wróci. Tylko czy z pelikanem będzie jak z synem marnotrawnym, o tym Agnieszka Molenta. Ten pelikan z pompą opuścił mury opolskiego ogrodu zoologicznego. Być może były jakieś kłótnie i został pogoniony. Ratował się ucieczką i zauważył, że potrafi latać. I tak w tym zasmakował, że ani myśli wracać. Chcieliśmy go podebrać z wody. Nie udało się. Trafiło na spryciarza akrobatę. Odbił się z wody i pofrunął, co jest dość niebywałe, jeśli chodzi o te ptaki. Nie dość, że pofrunął, to jeszcze za nową siedzibę obrał najwyższe drzewo w okolicy i z góry patrzy na wszystko i wszystkich. Jedni nic sobie z tego nie robią. Gdyby lew, to jeszcze, ale pelikan dlaczego? Niech sobie pożyje na wolności. Inni za cel wzięli sobie pomóc pelikanowi. Jest wyprawa na poszukiwania, także jestem z dziećmi. Mam nadzieję, że go znajdziemy. Prezydent Opola w mediach społecznościowych zaapelował do mieszkańców, aby pelikana nie łapać i nie straszyć. Jak zgłodnieje, to nigdzie nie będzie mu lepiej jak tutaj. Patrząc na kulinarne gusta innych pelikanów żyjących w zoo. Próbowaliśmy również prosić go, żeby skorzystał z podawanej karmy. Nie skorzystał. W tym przypadku Maksyma przez żołądek do serca zawiodła. Pelikan to nie pierwsze zwierzę na gigancie. Ponzu, samiec Pantki Rudej, miesiąc temu uciekł z gdańskiego zoo. Wspiął się na drzewo, ale nie potrafił z niego zejść. Interweniowali strażacy. Cezar, kangur albinos, zanim został schwytany, beztrosko kicał po Rzeszowie. Ciekawość świata nie jest też obca zwierzętom z krakowskiego zoo. Od czasu do czasu jakieś zwierzę próbuje nam czmychnąć, ale najczęściej opiekunowie dosyć szybko potrafią doprowadzić je z powrotem do miejsca zamieszkania. Kiedy tylko zapadnie zmrok, odbędzie się kolejna próba schwytania pelikana, ale o tym cicho sza, bo choć w nocy ten ptak słabo widzi, to słyszy doskonale. Agnieszka Molenda, Wydarzenia. Fantastyczny i historyczny wynik polskich siatkarek w Lidze Narodów. Po bardzo dobrej grze Polki pokonały reprezentację Niemiec 3-1 i awansowały do półfinału. W sobotę w walce o finał zmierzą się ze zwycięzcą meczu Brazylia-Chiny. To największy sukces Polek w historii występów w tych rozgrywkach. Kolejna piłka meczowa po taśmie. Niemki. Ortman zatrzymała!
jesteśmy w półfinale! Czuliśmy, że gramy u siebie. Naprawdę polska publiczność dzisiaj bardzo dopisała. Szczególnie właśnie w tej ważnej końcówce. Słychać było mocny doping. Dzięki wam wszystkim, że wierzycie w nas. Pokazujemy super siatkówkę i naprawdę chciałbym wam wszystkim podziękować. Pozdrawiam rodzinę serdecznie, babcie, ciocie, mamę, tatę, wszystkich po prostu i całą Polskę, która do tej pory nas oglądała. Dzięki, świetne. Trzymajcie kciuki w następnym meczu. Oczywiście, że będziemy kibicować, nie trzeba nikogo chyba zachęcać, tak jak do oglądania naszego następnego programu, bo to już Marka, gość wydarzeń, już za chwilę Marcin Fijołek i rozmowa z szefową sztabu wyborczego Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. A zaraz potem z dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomirem Dębskim. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie, witam też naszego gościa w studiu, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador w Moskwie, dziś szefowa sztabu wyborczego Polski 2050, Szymona Hołowni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kurz po szczycie NATO w Wilnie powoli opada, emocje możemy zastąpić chłodną analizą. Na początek chciałbym zapytać, z czego ten szczyt tak naprawdę zapamiętamy? Czy nie jest trochę tak, od razu postawię tezę, że może z pewnego niedosytu Ukrainy i Kijowa? To jest szczyt bezwzględnie bardzo ważny, który musiał się zająć rzeczą absolutnie kluczową, fundamentalną dla bezpieczeństwa całego kontynentu, w tym nas oczywiście tutaj. I stanęli członkowie NATO i sojusz przed trochę takim nierozwiązywalnym dylematem. W jaki sposób dać gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie i wszyscy wiemy, jak bardzo to jest kluczowe, a z drugiej strony jednak nie uwikłać Zachód, nie uwikłać sojusz w wojnę z Rosją. I dlatego to jest szczyt, zresztą tak jak prezydent Zełenski też o nim mówił, z jednej strony satysfakcjonujący, bo szereg umów bilateralnych i zobowiązań dotyczących dostaw broni i także technologii oraz wsparcia wywiadowczego w szeregu różnych wymiarach. Te zobowiązania są. A z drugiej strony jest powiedziane, że Ukraina będzie pewnego dnia w NATO, ale nie wiadomo, kiedy będzie ten pewny dzień i jakie do końca warunki. No właśnie, czy to nie było za mało? Czy przynajmniej oficjalnego statusu kandydata nie powinniśmy jako Zachód, jako NATO przyznać Ukrainie jako wyraźnego sygnału? Czy dziś to nie było jednak gdzieś powiedziane między wierszami, by w razie czego można zrobić ten krok w tył? Tu jest już przestrzeń na opinię. Ja osobiście uważam, że z Rosją trzeba rozmawiać bardzo jednoznacznie. Jeżeli się pozostawia taką szarą strefę i uzależnia członkostwo Ukrainy w NATO od tego, że się skończy wojna, to pozostawia się Rosji przestrzeń do działania, żeby tej wojny nie skończyła, no bo koniec wojny oznacza członkostwo Ukrainy w NATO, a tego Rosja nie chce i to jest złe. Ale z drugiej strony też ekspercko rozumiem, jak trudno byłoby taką decyzję osiągnąć. 31 państw natowskich, z których no, różne są poglądy, duże podziały, a jednak taka jedność w ramach sojuszu, zwartość jest dzisiaj ogromnie potrzebna. I w związku z tym no, wybrano taki półśrodek, bo też to, co jest bardzo ważne, zobowiązania, te gwarancje bezpieczeństwa nie udzieliło NATO, nie udzielił tylko sojusz. G7. Tylko G7. G7 to w ogóle nie jest formalna organizacja, już na pewno nie jest organizacja bezpieczeństwa, która miałaby się zajmować udzielaniem gwarancji, więc to jest takie trochę prawą ręką zalewa. Ale czy to też właśnie nie był trochę taki wytrych, by uniknąć jakiegoś takiego przełomu mentalnego? Może nam, mówię nam jako w perspektywie świata Zachodu, brakuje pewnej refleksji natury strategicznej, trochę pójścia do przodu. Pamiętam też te nasze dyskusje rok temu, półtora, kiedy zastanawialiśmy się, jaki sprzęt możemy przekazać Ukrainie, bo sprowokujemy Rosję. Dzisiaj ten sprzęt idzie praktycznie już każdy. Może dzisiaj też myślimy zbyt zachowawczo w tej całej układance. Sprzęt nie idzie każdy. Pamiętajmy, że to jeszcze prawda, ciągle jeszcze nie są absolutnie pełne zasoby Zachodu. To jest ciągle takie dawkowanie już dużo więcej niż na początku wojny. Tak uprościłem, ale mam na myśli ale to, że już tak, nie tylko broń defensywna, ale także ciągle i ten ofensywna. Lęk, że przyparcie Rosji do ściany spowoduje eskalację atomową, eskalację nuklearną. I my nie wiemy, co by się zdarzyło, gdyby się zdarzyło. To jest wszystko kwestia oceny politycznej. Moja ocena polityczna jest taka, że z Rosją trzeba rozmawiać jednoznacznie i mniejsza
szarej strefy, tym większy efekt. Ale też są kraje, które myślą inaczej. I tu trzeba uczciwie powiedzieć, że to Stany Zjednoczone, akurat jeśli chodzi o jasne powiedzenie, że Ukraina będzie w NATO w konkretnych terminach i wyznaczenie tych terminów, były bardzo na tym szczycie ostrożne, że przyjęto jednak strategię. Mówimy tak o członkostwie, ale nie mówimy kiedy, nie precyzujemy warunków, czyli zostawiamy tę szarą strefę, a równocześnie dajemy gwarancję na zasadzie dajemy wam broń, dajemy wam technologię, wsparcie wywiadowcze i informacyjne i powodujemy, dajemy wam wszystko, co możemy, a w każdym razie bardzo dużo, żebyście się mogli sami skutecznie bronić. A czy te gwarancje są wystarczające, pani zdaniem? Tu, jeśli chodzi o gwarancję, to nazwanie, że G7 dało gwarancję bezpieczeństwa, to jest wyłącznie chwyt polityczny, figura polityczna. Tu gwarancja bezpieczeństwa to jest artykuł 5, tak, gdzie wiadomo, jest wojna i wszyscy stają za danym państwem. Tego Kijowowi nie dano, to jest nie jasne. Dano i żadne słowa tego nie zastąpią, oczywiście. Natomiast jest dzisiaj podejście takie, że daje się Ukrainie dużo, bo jeszcze nie wszystko, dużo po to, żeby sama się maksymalnie broniła. Dlaczego tak się daje? No oczywiście dlatego, że jest zrozumienie, że Ukraina broniąc siebie, broni też nas. I to jest też już bardzo ważne, że Zachód zrozumiał. Czy Ukraina jest usatysfakcjonowana? W pełni nie, oczywiście, bo liczyła na więcej. Czy można było więcej uzyskać od tego szczytu? Myślę, że przy tym rozkładzie sił w sojuszu, przy tych obawach i przy jednak bezprecedensowej sytuacji, że mamy do czynienia z nuklearnym mocarstwem, prawdopodobnie nie dało się więcej. A czy w tej logice możemy wskazać stolice, które są, nie wiem jak nazwać, hamulcowymi tego procesu, który Bałtowie, Polska pewnie popchnęliby dalej? Tutaj kluczową rolę naprawdę odegrały Stany Zjednoczone. Oprócz Stanów, które akurat bardzo ostrożnie podchodziły do jednoznacznego zadeklarowania, że Ukraina będzie w NATO i wskazania daty czy takiego planu dojścia. Niemcy są ostrożne, Francja jest ostrożna, ale na przykład w naszym regionie Bułgaria jednoznacznie jest ostrożna, więc to też nie jest taki jasny podział. My tutaj region kontra, nie wiem, na przykład jak to się często stereotypowo mówi, Niemcy i Stany Zjednoczone wraz z nami. Nie. Ten obraz, nastawienie Francuzów też mocno się zmieniło ostatnio. Tak, oczywiście ta mapa jest dużo bardziej skomplikowana, ale rzeczywiście Polska uważam, że jest tam, gdzie powinna być. Prezydent Joe Biden dzisiaj w Finlandii powiedział, że nie sądzi, by Rosja była w stanie podtrzymywać tę wojnę w nieskończoność, jeśli chodzi o zasoby i zdolności. A po drugie, myślę, że ostatecznie pojawią się okoliczności, gdzie prezydent Putin zdecyduje, że nie jest w interesie Rosji ekonomicznym i politycznym kontynuowanie tej wojny. Kiedy może dojść do takiego momentu? No to jest oczywiście mowa polityczna, natomiast my patrzymy na realia rosyjskie i dzisiaj mamy do czynienia w zasadzie już z taką systemem militarno-oligarchicznej dyktatury. Dlatego mówię dyktatura oligarchiczna, że to nie jest już dzisiaj jedna osoba Putin. To, co się zdarzyło z buntem czy taką próbą puczu Prigożyna pokazało, że to nie jest piramida, gdzie jest Putin i wszyscy milczą i po prostu się do niego dostosowują i on wszystkim rządzi. Tam nie jest. To są różne siły, które tam się wewnętrznie ścierają. A to już jest, pani zdaniem, tygiel, który buzuje, czy jeszcze tylko ścieranie gdzieś na zapleczu, by nie ujrzało to światło dziennego? No ujrzało to światło dzienne, wszyscy to obserwowaliśmy. To trwało przez krótki moment, ale jak najbardziej wyszło na światło dzienne i to nie jest nic innego, jak tarcia pomiędzy różnymi siłami, także w ramach samego wojska, bo wiemy, że w wojsku też były grupy, jest to wszystko zaangażowane. My dokładnie nie wiemy, kto za kim stoi, co się stało, że rano prezydent Putin powiedział, ukaże zdrajcę ostro, a potem musiał zrobić kilka kroków wstecz i się z tym, że zdrajcą na oczach wszystkich strasznie w sposób upokarzający. Chociaż dzisiaj prezydent Biden mówi, że Bóg jeden wie, gdzie jest tak naprawdę Prigożyn. Ale oczywiście, no, ale nie mniej, gdyby był silnym przywódcą, takim dyktatorem, to nie byłoby żadnej umowy, nie musiałby używać Łukaszenki, bo też umówmy się, że Łukaszenka tutaj był po prostu takim listkiem figowym, który wystąpił, żeby nie było ujawnione, kto tak naprawdę za kim stoi, kto z kim negocjuje. Czyli rozumiem, że absolutnie odrzuca pani scenariusz pod tytułem jedna wielka ustawka, w której my wszyscy uczestniczymy trochę jako aktorzy w tym teatrze. Odrzucałam to od samego początku. Jeżeli mówimy o ustawkach, to pierwsze pytanie jest, kto na tym skorzysta. Miałby, jak rozumiem, reżim Putina skorzystać. Na pewno na tym nie skorzystał. Dla Putina to była bardzo osłabiająca sytuacja i po prostu pokazująca, że on nie panuje nad własnymi ludźmi, nie panuje nad, w pełni nad własnymi siłami zbrojnymi. No, to jest ogromnie kompromitujące wobec Zachodu, szeregu? Wobec także liderów chińskich czy Erdogana, tureckiego lidera, no ogromnie kompromitujące. A kto jest w tym drugim szeregu?
Jeśli już Putin nie kontroluje całości, to kto jest za jego plecami, o jakich nazwiskach albo jakich postaciach możemy spekulować, bo tak jak pani mówi, no pełnej wiedzy nie mamy. Ja bym nie mówiła o drugim szeregu. Tam są różne grupy, które się między sobą ścierają. Wiadomo, że była ogromna opozycja, która zresztą wypływała wręcz w otwartej takiej wojnie, że tak powiem, w mediach społecznościowych między Prigożynem a Szojgu. I tu było ogromne napięcie. Jest napięcie między przywódcami różnymi w ramach wojska, ale także pomiędzy dowództwem głównym a niższymi oficerami. Mamy mnóstwo do czynienia z taką informacją ogromnego wzburzenia i niezadowolenia w ramach samych sił zbrojnych, w tym jak są traktowani żołnierze, jak są wydawane zasoby, jaka jest ogromna korupcja. Przecież żołnierze muszą się opłacać, żeby nie byli wysyłani na śmierć na pierwszą linię frontu prawie bez żadnego uzbrojenia. Jest konflikt ewidentnie w ramach sektorów siłowych pomiędzy FSB a siłami zbrojnymi. Więc tych konfliktów na pewno jest sporo, sił tarcia i różnymi ludźmi, którzy obstawiają różnych ludzi wokół Putina. Czy prędzej czy później rozumiem, że w tej logice to napięcie będzie na tyle mocne i duże, że ta struna pęknie? Nie do końca, dlatego że jednak ten pucz nieudany Prigożyna pokazuje, że gdzieś w jakimś momencie ta elita skłócona jednak zdecydowała, że oni boją się czegoś takiego jak powtórkę z 17 roku i rewolucję i wielkiej smuty. Nie chcą tego, bo to by oznaczało morze krwi, także ich krwi. I oni tego oczywiście nie chcą, więc w jakimś momencie dogadali się między sobą na jakichś zasadach, o których nie wiemy. I potem następują prawdopodobnie jakieś wewnętrzne dalsze tarcia przegrupowania, ale też widzimy, że idą czystki. A właśnie, a chciałem o te czystki dopytać, bo według Wall Street Journal taka czystka miała dotknąć 13 zatrzymanych oficerów, a kolejnych 15 miało zostać zawieszonych. Nieznany jest los między innymi szefa sił powietrznych generała Surowikina oraz byłego wiceszefa MON generała Mizincewa. O czym świadczą te czystki, jeśli oczywiście są prawdziwe? Kilka osób znikło w ogóle, że tak powiem, z pola widzenia zaraz po tym puczu, w tym generał Surowikin, o którym się mówi, że jest przetrzymywany w Lefortowie i przesłuchiwany. Pozostali pomału te czystki idą dalej. Ile z tych osób jest naprawdę odpowiedzialnych i winnych, a ile jest po prostu kozłami ofiarnymi, na przykład ten wiceszef MON-u, on po prostu się znalazł najprawdopodobniej w złym momencie, w złym czasie, ponieważ był akurat w Rostowie nad Donem, w tej kwaterze głównej, tak zwanej operacji, specjalnej operacji wojskowej i musiał z Prigożynem rozmawiać i się pojawił na zdjęciach i prawdopodobnie z tego powodu został jakoś zneutralizowany, ale nie wiemy, po prostu ślad zaginął i na pewno są czystki, na pewno jest, część z nich to jest wyjmowanie ludzi, którzy prawdopodobnie współpracowali, a część to jest jakaś taka pokazówka, żeby pokazać, że są skuteczni i naprawdę radykalnie działają, może ileś tam niewinnych osób też w to wszystko trafi, a w samym Prigożynie też tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim dzieje. Miał być w Białorusi, przez chwilę to zostało potwierdzone, potem jakoby wrócił do Petersburga, potem jakoby było spotkanie z Putinem, a teraz już w ogóle nie wiadomo, co się z nim dzieje. To też nie świadczy o silnym przywództwie silnego reżimu, bo jeżeli jest przywódca puczu, to silny dyktator, no każe go na oczach wszystkich od razu jednoznacznie. A tu mamy do czynienia z jakąś taką kompletnie rozmytą, niezrozumiałą sytuacją. To absolutnie fascynujące, to fascynujące w jakimś mierze, bo też i dramatyczne to dzieje się w Rosji, ale chciałem wrócić na polskie poletko na ostatnie kilka minut naszej rozmowy i chciałem panią zapytać o sprawy Polski 2050, ale nie wiem, na ile mogę panią zapytać o te sprawy, bo czytam dzisiaj w TVN24.pl, że próba ujawnienia informacji z takich właśnie kulisów Polski 2050 może kosztować was nawet do 30 tysięcy złotych na mocy specjalnych umów. Czy to prawda? Ja się w ogóle dziwię, że wokół tego powstaje jakieś niezrozumiałe tego typu dyskusje. Każda nowoczesna, normalna korporacja podpisuje ze swoimi ludźmi tego typu umowy. To jest jak najbardziej sensowny standard, dlatego że ludzie mają do czynienia z danymi osobowymi, z różnymi delikatnymi danymi dotyczącymi innych ludzi i naprawdę wszystkie nowoczesne korporacje w ten sposób funkcjonują. Więc to powinno być traktowane jako standard, jako
coś naprawdę dobrego i w ogóle nie widzę powodu, żeby wokół tego jakąś taką dziwne, negatywne znaki zapytania. Taki standard dotychczas w partiach nie funkcjonował, może poza To jest właśnie pytanie, trzeba zadbać, dlaczego nie funkcjonował. Ja bym obróciła to pytanie. Może dlatego, że nie wszystkie partie, czy nie wszyscy liderzy obawiają się, jak mówił Szymon Hołownia, prób inwigilacji ze strony dużo silniejszej konkurencji. Na czym mogłaby polegać taka próba inwigilacji ze strony konkurencji? Ja bym przede wszystkim tutaj zwróciła uwagę na te sprawy danych osobowych, znaczy naprawdę takich danych delikatnych, których nie mogą być ujawniane i które zawsze ludzie mają. Czyli nie chodziło o kulisy polityki, która miałaby być rzekomo brudna, tylko o kulisy polityki. To jest naprawdę standard i nie tylko w politycznych organizacjach. Znaczy proszę spojrzeć w korporacjach międzynarodowych. Jestem przekonana, nie wiem, że w spółkach Skarbu Państwa mam nadzieję, że to mają. No to jest naprawdę standard. Jak idzie współpraca z PSL-em w ramach trzeciej drogi? To jest współpraca oparta na wzajemnym szacunku i to jest bardzo ważne, na tym, że są rzeczy, na które się naprawdę zgadzamy i jedną z tych rzeczy jest przekonanie, że polityka powinna być o sprawach, a nie o tym, że kto nie z nami, ten przeciw nam, polaryzacja i po prostu nakręcanie ludzi do jakiejś takiej wojny w ogóle nie jest. Konkretna sprawa, jak przegłosowany w Parlamencie Europejskim projekt dotyczący środowiska i Władysław Kosiniak-Kamysz bije na alarm na Twitterze, przekonując, że to projekt zakładający zmniejszenie gruntów rolnych o 10%, uderzenie w bezpieczeństwo żywnościowe, a wasza europosłanka, mam na myśli europoseł Róże Thun, głosuje za takim projektem. To jak wy się dogadujecie w ramach tak kluczowej sprawy, jak pisze lider PSL? Poza zgodą w bardzo wielu sprawach i myśmy te sprawy pokazywali, to są przedsiębiorcy, to jest podatek PIT dla rodzin, to jest edukacja, to jest zdrowie. Naprawdę jest dużo punktów programowych. Jest też coś, co w ogóle w polityce też powinno być standardem, mianowicie zgoda na niezgodę. Czyli pewne rozumienie, że w jakichś kwestiach się różnimy. No, partie polityczne się między sobą różnią i rzeczywiście Polska 2050 jest partią ogromnie wrażliwą środowiskowo, klimatycznie. Jest partią na sprawy zielone. Zawsze bardzo tu mamy fundamentalne podejście. I to się absolutnie nie zmieni. Niezależnie od tego, z jakimi partiami będziemy przecież w przyszłości także w koalicji rządowej. Mam nadzieję, że po wyborach tak będzie. Te rzeczy są absolutnie takim trzonem naszego DNA i to się nie zmieni. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador w Moskwie, a dziś szefowa sztabu wyborczego Polski 2050 była naszym gościem. W gościu wydarzeń dziękuję pięknie za spotkanie. Już za chwilę w Polsat News rozmowa o kuluarach szczytu w Wilnie, gdzie przebywał nasz kolejny gość, pan dyrektor Sławomir Dębski. Zgodnie z zapowiedzią witam kolejnego gościa wydarzeń, pan dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, redaktor naczelny Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie. Panie dyrektorze, wrócił pan dzisiaj z Wilna, prosto ze szczytu. Chciałem zapytać o kuluarowe rozmowy z przedstawicielami delegacji. Jaki tam był klimat już po tym, kiedy zostało ogłoszone, z czym ten szczyt się kończy? Więcej tam było niedosytu, czy jednak takiego poczucia, że dzieje się historia przez wielkie H? No pewnie bardzo różnie, w zależności od sprawy, o którą byśmy zapytali, pewnie w zależności od delegacji. No to jest jednak zgromadzenie przywódców ponad 30 najwyżej rozwiniętych państw świata i każdy ma swoje interesy. Myślę, że z polskiego punktu widzenia ten szczyt kończy się bardzo pozytywnymi ustaleniami. Zostaje podjęta decyzja sojuszu o tym, że wreszcie w końcu zostaną przygotowane szczegółowe plany obrony wschodniej flanki NATO. Byliśmy członkiem sojuszu, natomiast przez wiele lat dopominaliśmy się, czy w zasadzie wykłócaliśmy się z sojusznikami, aby takie plany przygotować, aby to nasze odstraszanie w stosunku do Rosji było realne. A słyszeliśmy wówczas, że samo przygotowanie takich planów obrony przeciwko Rosji
będzie Rosję prowokować, będzie stawiać pytanie o przyszłość tych relacji, będzie wysyłać Rosji fałszywy sygnał, że nie wierzymy w dobre relacje. To tylko powiedzmy, o co chodzi. Plany zakładające, że na wypadek jakiegoś incydentu, czy to przypadkowego, czy to nieprzypadkowego, zwłaszcza przy granicy z Polską, konkretne oddziały, konkretna liczba żołnierzy, konkretny sprzęt zostanie zaangażowany, a nie będzie to dopiero wtedy dyskutowane. Tak, znaczy w tym sensie głównodowodzący sił sojuszu, generał Kavoli, dostał zadanie, aby wprowadzić doktrynę obronną sojuszu w praktyce. A doktryna obronna sojuszu została przyjęta, uzgodniona w zeszłym roku w Madrycie. I wówczas nastąpiło odejście od strategii odstraszania przez karę, tak? Czyli Rosja nas zaatakuje, zajmie część terytorium, a następnie sojusz zgromadzi swoje siły i zacznie to terytorium odbijać, tak? I ukaże Rosję za agresję. Więc w ubiegłym roku doszło do tego, że sojusznicy zgodzili się, że będziemy bronić każdego cala terytorium. Nie będziemy się wycofywać. Będziemy bronić swojego terytorium od pierwszych minut wojny. No i teraz trzeba było tą doktrynę polityczną przenieść na planowanie wojskowe. To nastąpiło w Wilnie i to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. A jeśli chodzi, bo to rozmawiamy o tej koszuli bliższej ciału, a ta koszula ukraińska, nie ma pan wrażenia, że chociaż nadanie oficjalnego statusu kandydata, nakreślenie tej nieszczęsnej mapy drogowej byłoby jednak wyraźniejszym sygnałem wsparcia dla Kijowa? Znaczy zdecydowanie prezydent Zełenski został zaproszony na szczyt w Wilnie, szczyt sojuszu. Wszyscy chcieli, aby przyjechał. Stoltenberg pojechał, czyli sekretarz generalny z NATO, pojechał do Kijowa z zaproszeniem dla prezydenta Zełenskiego. I prezydent Zełenski przyjął to zaproszenie pod warunkiem, że Ukraina dostanie coś więcej niż otrzymała w Bukareszcie w 2008 roku na szczycie sojuszu. Wtedy dostała coś więcej? Tak, znaczy wtedy obiecano Ukrainie, że zostanie członkiem sojuszu. Dzisiaj też obiecano Ukrainie, że zostanie członkiem sojuszu. No właśnie. No więc prezydent Zełenski spodziewał się, że to zobowiązanie, pewien gentleman's agreement, zostanie dotrzymane. Tymczasem jeszcze nie zdążył do Wilna dojechać, gdy się dowiedział, że sformułowania, które zostaną użyte w tym komunikacie, będą dla niego rozczarowane. Widać było jego rozgoryczenie w tym jednym z nagrań i wpisów, gdzie mówił wprost, że to jest absurd i że tak naprawdę ta karta przetargowa pod tytułem Ukraina w NATO cały czas może stawać w relacjach z Moskwą. Upublicznił tą frustrację, co oczywiście spotkało się z niezadowoleniem państw członkowskich sojuszu, ale trzeba sobie uświadomić kontekst, w jakim do tej sytuacji doszło. Ukraina walczy o przetrwanie. Prezydent Zełenski jest postrzegany jako pewien żołnierz państwa ukraińskiego, żołnierz Ukrainy. Jedni walczą i giną w okopach pod Bachmutem czy w innych miejscach, a prezydent Zełenski jest od tego, aby zapewnić tym żołnierzom środki do walki, amunicję, wsparcie sojuszników oraz przyszłość. Więc on musi realizować tę swoją misję. I wówczas, kiedy poczuł się w pewnym sensie oszukany, tak? Dlatego, że skoro postawione zostały warunki, skoro te warunki zostały zaakceptowane, nawet nie podjęto próby negocjowania z nim tego przekazu. Jedyną bronią, jaką mógł sięgnąć, to upublicznienie tej sprawy. No nie może być tak, że bogaty, bezpieczny i tłusty Zachód, tak, ma dla Ukrainy słowa poparcia i solidarności, a Ukraina potrzebuje... A może, panie dyrektorze, ten bogaty, bezpieczny i tłusty Zachód chce też wdzięczności, jak mówił jeden z urzędników Ministerstwa Obrony bodaj brytyjskiego, jeśli dobrze wyczytałem w doniesieniach z tego szczytu. Może jest tak, że Kijów dzisiaj żąda zbyt wiele w odniesieniu do tego, co może dać Zachód, bo dopytywałem też w tym kontekście o te kuluarowe rozmowy. Jak rozumiem, nie wszystkie wrażliwości delegacji były takie jak Polska. Mam na myśli taką determinację do tego, by ta wojna została skończona zwycięstwem Ukrainy. Oczywiście z jednej strony słowa o wdzięczności i potrzebie okazywania przez Ukrainę wdzięczności pojawiły się w kontekście również jak i w kontekście tych napięć politycznych, emocji
związanych z tweetem prezydenta Zeleńskiego, związanych z niezadowoleniem. Nie jesteśmy Amazonem, mówił minister. Tak, ale także Jack Sullivan, który na konferencji eksperckiej wystąpił, ewidentnie był poddenerwowany. Dostał pytanie od ukraińskiej działaczki, co aktywistki, co ona ma powiedzieć swoim synom, których zostawiła w Kijowie, na których codziennie lecą rosyjskie rakiety. Jaką przyszłość, o jakiej przyszłości może im opowiedzieć. Więc Amerykanie, NATO było pod niewątpliwą presją prezydenta Zeleńskiego, ale czego się spodziewać? Jeśli się zaprasza prezydenta państwa, które jest ofiarą zbrojnej agresji, no trzeba się spodziewać tego, że przywiezie ten prezydent również sposób uprawiania polityki, wojennej dyplomacji, który trochę się kłóci z salonem europejskich minister spraw zagranicznych. A ten salon się trochę zmienia, panie dyrektorze? Ten salon z całą pewnością się zmienia. Trzeba pamiętać, że ten szczyt w NATO nie jest końcem procesu. To nie jest, więc przestrzegałbym przed taką interpretacją, że oto mieliśmy do czynienia z jakimś fiaskiem, tak? Czeka nas szczyt w Waszyngtonie w przyszłym roku. No właśnie, to wejdę w słowo, bo jest taka teoria, że ten szczyt w Wilnie, który już się skończył, był trochę przejściowy, a ten do zapisania się w podręcznikach historii przez wielkie H, to będzie za rok w Waszyngtonie, kiedy będzie 75-lecie NATO i kiedy będzie finał prawdopodobnie kampanii Joe Bidena i będzie taka też potrzeba polityczna postawienia kropki nad i. Znaczy, ja bym powiedział tak, że tych planów, które mogą wpłynąć na ten proces polityczny w ciągu najbliższego roku, jest pewnie więcej niż jeden. To nie jest tak, że już wszystko jest z góry zaplanowane, mamy do czynienia z jakąś wielką wizją, która będzie krok po kroku realizowana. Nie. Nie wiadomo zresztą, czy prezydent Biden będzie startował. Pojawiają się głosy, że być może demokraci powinni znaleźć jakiegoś innego kandydata, że prezydent Biden już jest po prostu wiekowo zbyt zaawansowany. No, on sam wysyłał sygnały, że raczej chce, więc... On chce, ale czy partia demokratyczna uzna, że to będzie dobry wybór, to się jeszcze okaże. Niemniej jednak są dwie możliwości. Albo prezydent Biden będzie startował. Wówczas będzie musiał doprowadzić do tego, aby kolejny szczyt w Waszyngtonie, u niego, w domu, w Białym Domu, nie zakończył się tego rodzaju mieszanymi wynikami, jak ten w Wilnie. Albo też, ponieważ trwa kampania, więc będzie musiał pokazać, że jest skutecznym przywódcą, z pewną wizją, nie za starym na objęciu urzędu. Albo też będzie to jego ostatni szczyt międzynarodowy, czyli ostatnia wielka scena światowa. Last Dance, jak się to nazywa. Last Dance, w którym będzie chciał zaprezentować się jako wizjoner, jako polityk, który przejdzie do historii. Więc tak czy inaczej ten przyszły szczyt i będzie niezwykle ważny politycznie dla administracji amerykańskiej. I powiedziałbym, że te kłopoty, w pewnym sensie porażka administracji Bidena na tym szczycie, no bo z całą pewnością nie przywieźli prezydenta Stanów Zjednoczonych do Europy, do Wilna, aby potem uzgadniać z nim dwie linijki tekstu komunikatu końcowego i ostatecznie tłumaczyć się, dlaczego ten komunikat nie jest taki, a nie inny i dlaczego Stany Zjednoczone wahają się w popieraniu Ukrainy. Na pewno takiego planu nie było. Takie wrażenie powstało. Administracja Bidena będzie robić wszystko w ciągu najbliższego roku, aby do powtórzenia podobnej sytuacji nie doprowadzić. A może, panie dyrektorze, my w tej rozmowie jesteśmy trochę zbyt daleko patrzący, jeśli chodzi o ewentualne sygnały ze strony NATO. Są i takie głosy, widzi pan to w dyskusji, także w Polsce, ale zastanawiam się, na ile to też jest obecne w dyskusjach, na przykład na szczycie NATO w kuluarach, że tak naprawdę taka realpolitik twarda, no to jest jasna. Ukraina jest dzisiaj w stanie wojny z Rosją. Ich włączenie do NATO oznaczałoby, że jako świat zachodu jesteśmy w stanie wojny z Rosją, więc nie ma co się tego kroku tak szybko wykonywać. Ani Ukraina, ani Ukraińcy, ani dyplomacja ukraińska, ani też nikt w sojuszu nie formułował oczekiwania, że Ukraina ma zostać członkiem sojuszu tu i teraz, jutro.
Także strona ukraińska miała świadomość, że tak długo jak toczy się wojna, nie mamy w ogóle mowy o tym, żeby Ukraina została członkiem sojuszu. Natomiast chodzi o to, stronie ukraińskiej chodzi o to, aby ta perspektywa członkostwa się przybliżała. W 2008 roku w Bukareszcie obiecano Ukrainie, że zostanie członkiem sojuszu. Wszyscy się zgodzili. Od tego czasu Ukraina jest w poczekalni do sojuszu i jest państwem kandydującym do sojuszu. A w każdej poczekalni jest po prostu niebezpiecznie, tak? No, jak widać, Rosja wykorzystała zarówno nieokreślony status Gruzji w 2008 roku, jak i Ukrainy w relacjach z sojuszem do zaatakowania tych krajów. W związku z tym prezydent Zełenski tego, czego oczekiwał, to zaproszenia, które może zostać skonsumowane dopiero po zakończeniu wojny. To jeszcze dwie krótkie sprawy, niezwiązane bezpośrednio ze szczytem. Pierwsza, chciałem dopytać o relacje polsko-rosyjskie, bo pan przez ładnych parę lat był dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Czy taki dialog i porozumienie, czy w ogóle jakiekolwiek relacje z Moskwą są możliwe w najbliższych latach? Jakkolwiek byśmy chcieli się bronić przed taką wizją, komunikacja międzypolityczna, kuluarowa, za pomocą służb specjalnych z Rosją jest kontynuowana. Stany Zjednoczone rozmawiają z Rosjanami. Administracja Bidena rozmawia z Rosjanami. Oczywiście forma tych rozmów i jej poziom uległ zdecydowanej degradacji w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze 10 lat temu. A z całą pewnością jeszcze przed wznowieniem rosyjskiej agresji. Przypomnijmy, były telefony prezydenta Macrona, były telefony kanclerza Scholza. Z Rosją się przynajmniej próbowano porozumiewać. Teraz myślę, że te złudzenia, że Rosja, że Putin się zmieni, że Rosja powróci na drogę pokojową sama z siebie, nie będąc pokonaną, tylko ze względu na jakąś autorefleksję, są coraz mniejsze. Rosja, aby powróciła do jak gdyby zaczęła rozważać możliwość podjęcia rozmów o zakończeniu tej wojny, musi poczuć się pokonaną. Tak długo, jak Rosjanie będą uważali, że tą wojnę mogą wygrać, że mogą rzucić Ukrainę na kolana, mogą ją wykrwawić, tak długo szanse na to, że Rosja stanie się partnerem do jakichkolwiek politycznych rozmów, poważnym, takim przy świetle dziennym, są bardzo minimalne. Rozumiem, że ten wniosek jest coraz bardziej powszechny wśród delegacji, nie tylko polskiej czy krajów bałtyckich, ale także świata Zachodu. Ostatnia sprawa, panie dyrektorze, chciałem zapytać o kwestię Michaila Saakaszwilego. Wczoraj na naszej antenie minister Paweł Jabłoński mówił, że Polska jest gotowa do przyjęcia Saakaszwilego, jeśli chodzi o leczenie, że klimat rozmów z Gruzją w tej sprawie uległ polepszeniu. Dzisiaj Saakaszwili wystosował takiego tweeta, w którym dziękował premierowi Morawieckiemu i polskiemu społeczeństwu, polskim władzom za pomoc medyczną. Czy pan sobie wyobraża, że Saakaszwili, albo może wie coś więcej, że Saakaszwili trafi do Polski na leczenie? Polityka jest takim obszarem działalności człowieka, jedynym i szczególnym, która za jej pomocą można zmieniać rzeczywistość. To, co się wydawało niemożliwe parę miesięcy temu, nagle staje się możliwe, ponieważ powstają do tego polityczne warunki. Więc tak długo, jak te warunki mogą być kształtowane, tak długo, jak można prowadzić dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami, tak długo ta nadzieja istnieje. A to byłby jakiś gest też polityczny, czy raczej tylko forma takiego bardzo indywidualnego sygnału dla Gruzji? Nie rozpatrywałbym tej sprawy w jakichś takich kategoriach moralnych, ale w kategoriach interesu samych władz gruzińskich. No niewątpliwie, jeśli byłemu prezydentowi Gruzji stałaby się jakaś krzywda, to niewątpliwie nie poprawiłoby to położenia władz gruzińskich, nie poprawiłoby wizerunku Gruzji na świecie, więc to byłby tylko kłopot. Więc być może Polska, a także inne zaangażowane państwa, które nie są zainteresowane pogarszaniem się wizerunku Gruzji, mogłyby władzom gruzińskim jakoś pomóc. Na to liczę. Doktor Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Polski Przegląd Dyplomatyczny. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo za spotkanie w Gościu Wydarzeń. To wszystko w Gościu Wydarzeń, ale rozmów o polityce małej i dużej to dopiero początek na naszej antenie, bo już teraz Agnieszka Gozdyra i mam wrażenie, że będą to pytania o studniówkę, bo niecałe 100 dni do wyborów. No tak, ale też mam nadzieję, że będzie wyjaśniona tajemnica czwartego piętra. Marcinie, ty jako wytrawny reporter to chyba...